ta proza życia stała się piękna, ale nadal jest prozą życia, czyli żyjemy w fajnych miejscach, na fajnych osiedlach, fajnych blokach. No, jest różnica między blokiem moich rodziców, który jest z wielkiej płyty, a blokami, które się dzisiaj buduje, mówię blokami, chociaż nie wiem, czy to słowo jest właściwe, bo one są jak apartamentowce, chociaż nie są apartamentowcami, tak? Mają wielkie klatki schodowe, garaże podziemne itd., itd. Jakieś lustra, kwiaty, no taką estetykę, której kiedyś nie było. Ale nawet w takim miejscu, w ciągu dosyć szybkiego czasu człowiek się adaptuje i czuje się normalnie. Już nie ma takich myśli, że wyrosłem tam, nie wiem, na jakimś blokowisku, a teraz mieszkam w fajnym miejscu i każdego dnia jestem za to wdzięczny i się cieszę, bo o tej wdzięczności się dużo mówi, żeby być wdzięcznym. I to oczywiście ma sens, natomiast człowiek jakby traci poczucie, że to jest coś niezwykłego i to się staje prozą życia. W związku z tym, a proza życia sama w sobie jest nudna. Znaczy nie jest jakaś tam uroczysta, odświętna. I teraz sztuką dzisiaj dla zwłaszcza młodych ludzi no jest właśnie mieć co jakiś czas coś odświętnego, uroczystego, coś na co się czeka, co wymaga wysiłku, trudu. Czasami ludzie mówią, że coś jest drogie. No i takie ma być, bo są rzeczy, które nie są łatwe do dostania i przez to są niezwykłe, ale to są tylko symbole. Myślę, że symbole takiego wspinania się na swoje życiowe góry i tego, że człowiek wtedy jakby no, raz się spełnia, dwa czuje się szczęśliwy, ale trzy uczy się bardzo wiele rzeczy, właśnie umiejętności bycia skutecznym, cierpliwości, odwagi, współpracy, komunikacji, nie wiem, perswazji. No, uczy się różnych rzeczy w czasie, kiedy na tą górę się wspina, czy kiedy do czegoś dąży. A potem pewnie jak to osiągnie, to już jak wiele osób to zauważyło, ma takie poczucie, że no taka pustka się pojawia. No i co dalej? No i wtedy ludzie sobie znajdują jakiś kolejny projekt. I jak są młodzi, to jest oczywiście fantastyczne, bo to mogą być bardzo szalone projekty typu przejść, nie wiem, wybrzeże na bosaka, spać na plaży, zrobić z tego jakieś wydarzenie a jeszcze często się to łączy z działalnością charytatywną, prawda? I pomóc tam komuś. Nie ma nic z tym złego, natomiast to, co może być jakoś niebezpieczne, to takie uzależnienie się od marzeń, czy ciągłe oczekiwanie tej endorfiny, adrenaliny, nie wiem, tych wszystkich hormonów, które dają takie poczucie wow, jest dobrze, jest w ogóle fantastycznie, bo jak każde uzależnienie, ono jest tylko uzależnieniem, czyli nie jest dobre, tak? Ale myślę, że to jest niewielkie niebezpieczeństwo.